Hej, ja jestem Ernest i witam was w bazie. Jest godzina 17, ale nie myślcie sobie, że zaczynam vloga dopiero teraz, bo nie wiem, nic nie robiłem. Już są za mną dwie nagrywki, już jest za mną naprawdę pełno rzeczy. Robiłem zakupy, takie jeżeli chodzi o sprzęt do vlogowania, żeby cały czas moje vlogi stawały się lepsze, a ja mógł stawać się sztosem, więc słuchajcie. Dzisiaj zrobimy coś naprawdę niesamowitego, na co wpadłem ostatnio, bo stwierdziłem, o, fajnie było mieć taką rzecz, a zrobimy... Skocznie do basenu. Jak wiecie, mamy basenik na ogródku. Jest, kurde, zasyfiony trochę. Dobra, nieważne, i tak zrobimy tą skocznię. Ale pamiętajcie o tym, aby na początku zostawić łapkę w górę. Tak, jeżeli zostawicie łapkę w górę, to wyzdrowieje mi kciuk, bo mi go Karol przyciął drzwiami, było niefajnie. I zasubskrybujcie kanał, bo to także pomaga leczyć kciuki. Ja teraz będę leciał po wszystkie potrzebne materiały i widzimy się już w sklepie. Mordo, wiesz co teraz będzie? Elo! Już jesteśmy! Nie, to jest stary mem, to już jest mem. Po czemu to jest tak głośno? Jipek! Yeah! Jedna, druga. Jak ja mam drugą złapać? Dawaj, dawaj, złapię. O! Nie? Dobra, mam. Mamy już piłki, teraz tylko trzeba je zmierzyć, żeby mieć dobre wymiary pod kupno deski, którą na nich położymy. Dobra, Zipek, mierz piłkę. 22, czyli 44 cm szerokości musi mieć deska. Lecimy do kolejnego sklepu, kupimy ją. 44? No. Zipek, co ty robisz? Po co ci ta wiedza? Mierzę. Zipek, ja tego nie rozumiem. O! Ej, Zipek. Zipek, przy stoisku z deskami trzeba tak chodzić. Jasno, do czego? Nie wiem, jeszcze. Chodź. Ale że to są deski. Nie wiem, musimy tak chodzić, stary. To jest dział z deskami, to tak trzeba chodzić. Na pewno? Tak, na pewno. Poczekaj na mnie, bo musimy poczekać, bo ludzie szli. Da się tu wejść jakoś? No, nie da się. Gdzie ten świat potworu? Zipek, zapadłeś na ciężką chorobę. To jest językolepsja. Znaleźliśmy już deski sztosa, dokładnie takie, jakie potrzebujemy. Zipek, nie ruszaj się, chcę pokazać deskę sztosa. 30 cm, idealna deseczka. Nie idealna, powinna być naprawdę szersza, no ale git, już bierzemy to. Nie ma szerszej. W końcu nauczy się surfować. Kupiliśmy deski, możemy na nich zjeżdżać. Wszystko układa się wreszcie po naszej myśli, ale fala! Kupiliśmy deski, które w sumie nie wiemy nawet, czy są na pewno dobre. Nie mam pojęcia, czy są dobre, a wydaliśmy 200 zł. Co tam się dzieje? Kurde. Nie wiedziałeś, gdzie jestem, nie? Czy nie wiedziałeś? Nie wiedziałem. Mam nagrywać niby. No, że jesteśmy i że... Tak, tak? Zipek? Mam nagrywać? Że jesteśmy już w domu? Że w domu wróciliśmy już? To nagrywam! Jesteśmy już w domu, muszę jechać pod Jacka! Tyle. Mamy już wszystko, co jest nam potrzebne do stworzenia naszej epickiej deski, na której będziemy skakać do basenu. Mamy dwie piłki do koszykówki, mamy pompkę do nich, bo są zupełnie wypompowane. Mamy dwie wielkie deski, które pokroimy i za chwilę wam wyjaśnię dokładnie, na czym polega ta cała konstrukcja. Mamy także różnego rodzaju gwoździe, wkręty i tak dalej. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić, bo szczerze mówiąc, czuję, jakby to było coś, co może mnie przerosnąć. Bo nie jestem aż tak dobry w majsterkowaniu. Mam na szczęście Jacka Frosta, który także jest beznadziejny w majsterkowaniu. Cholernie beznadziejny. Ale za to w koszowym grać. Też średnio. Dobra, więc pierwsze co zrobiłem, to po prostu oznaczyłem całą deskę wzdłuż tym markerem, abym wiedział, jak ciąć ją następnie piłą, którą tutaj mam. Okazało się, że ja niestety nie umiem kompletnie ciąć drewna. Za to Jack Frost jako prawdziwy drwal jest tym mistrzem. Patrzcie, jak on to robi. Nie przetnij stołu! O! Zaraz spadnie! Wow, nice, ej! Za to, czego Łukasz teraz dokonał, powinien oficjalnie dostać dyplom bycia sztosem. Łukasz, tu jest twój dyplom, będzie się wyświetlał. Dzięki wielkie, zasłużyłem.
Teraz pora na kolejny krok, czyli pocięcie tych dwóch połówek desek na jeszcze mniejsze części, czyli na takie 44 cm, tak aby te dwie piłki naraz się mogły zmieścić, bo następnie na te dwie piłki pójdzie ta duża deska, tak aby to wszystko się, wiecie, bounce'owało. To tak, wiemy, że dwie piłki naraz, jeżeli je się położy, mają 44 cm. Aczkolwiek nie wiemy jeszcze, ile średnicy ma ta deska, bo to też możemy, musimy uwzględnić, ponieważ idzie tutaj deska na deskę i następnie one będą skręcone ze sobą mocno śrubami. Tak więc zmierzmy to. Równe 2,5 cm, czyli musimy uwzględnić tutaj 49 cm. Dzień drugi vloga, jestem kompletnie nieogarnięty, ale to dlatego, że dopiero co wstałem. Teraz trzeba będzie przygotować do końca naszą deskę i skoczyć. Jestem w jakichś takich ciuszkach wszystkich, które i tak powinny iść do prania, w których nie chodzę, żeby móc wskoczyć do basenu. Potem zresztą i tak trzeba być i siebie i wszystko, ponieważ szczerze mówiąc mam lekkie obawy co do basenowej wody, ale dobra, idziemy na dół, zobaczymy w ogóle co się teraz dzieje w bazie. Morde, nie ma się czego bać, spokojnie, spokojnie. Jak coś, to mamy kurs... Zdezynfekowałeś, sikałeś tam? Nie, nie mam, nie, ale mam kurs ratownika, więc... Nie masz. No nie mam. Nawet pływać nie umiem. No tak. Dzisiaj na śniadanie jemy pizzę z mikrofali, ponieważ Łukasz wczoraj w nocy zamówił jakąś całą gigantyczną pizzę, więc nam jeszcze została, a nie mamy nic do żarcia, ponieważ w niedzielę zrobiłem, że mi nie przychodzi catering, bo zawsze wracam sobie wtedy do domu. Ale zjadamy teraz wszystko i bierzemy się do pracy. Wow, ale szybko zjadłem, nawet jestem w tym samym miejscu, prawda? Nie no, tylko tak wam się wydaje. Trzeba teraz pójść po młot, którym poprzybijamy gwoździe do desek. Niestety Łukasz wyrzucił nasz zwykły młotek i będę musiał przybijać małe gwoździe tym gigantycznym młotem. Trochę przypał, będzie to niezbyt poręczne, ale damy radę. Niestety gwoździami się nie da tego zrobić, więc zdecydowałem się na taśmę dwustronną. Myślę, że to będzie mimo wszystko lepsze rozwiązanie, mimo że mniej trwałe. No ale nie mamy zwykłego młotka, a tym zwykłym młotem tylko drewno się rozwala pod zbyt dużym naciskiem gwoździ. No więc nie wiem, spróbujemy. Nasz projekt jest już w miarę skończony. Mamy w pełni funkcjonalną deskę do skakania do basenu, więc naprawdę nasz projekt basenowa imprezka jest naprawdę fajnie zrobiony. Tam mamy w ogóle deskę ratunkową w razie czego, ponieważ... Brudną wodę. O kurde. I w ogóle trafiliśmy na kiepski dzień, ponieważ jest niesamowicie zimno w tym momencie. Średnio mi się to podoba, aczkolwiek pokażę wam jak to będzie działało. Niestety nie byliśmy w stanie przyśrubować tej deski do ziemi, no bo wiadomo, nie chcemy zniszczyć tutaj nic. Więc zrobimy to trochę inaczej, trzeba będzie to obciążyć, jak wiemy Łukasz no, trochę waży, więc Łukasz stanie tutaj, a ja będę wtedy mógł się wybić, zaprezentuję to może na zipku. Myślisz, że się wybijesz? Myślę, że się wybiję w miarę. Pierwsza próba, pierwszy test. I co? Dobra, mogę? No dawaj, skocz lekko. Da się wybić. Da się, tylko kurde właśnie trzeba to jakoś... Postawimy to na pudełko od pizzy. Dla stabilności. Bo to już jest niepotrzebne, tak? No to już jest git. No to skoro tak, to trzeba w ten sposób wziąć. W jaki sposób to przytwierdzić? A przyjść gwoździami chcesz? Dwa gwoździe. Dobra, dwa gwoździe i mamy wszystko gotowe. Nice! Dokładnie takie projekty ludzie jak to sprawiają właśnie, że jesteście sztosami. Pamiętajcie, trzeba umieć budować rzeczy, trzeba zawsze wymyślać nowe rzeczy i każdego dnia uczyć się czegoś nowego. I wyobraź sobie teraz, Zipek, że nasi młodsi widzowie będą próbowali naciągnąć rodziców, żeby stworzyli im coś właśnie, takiego. Właśnie, właśnie. Dzieciaki, jeżeli to oglądacie, pamiętajcie, żeby poprosić mamę czy tam tatę, żeby stworzyć coś takiego. Mówię wam, fajna zabawa, wszyscy się dobrze będziecie bawić i do tego będziecie mieć deskę do skakania. Tylko, że to jest drogie, to kosztowało nas 200 zł. Naciągnijcie. Ale da się zrobić to taniej według mnie. No, da się taniej, rodzice właśnie na pewno to lepiej zorganizują niż my, bo
My nie mamy doświadczenia jeszcze. Ale stary, ostatnio sobie o tym właśnie myślałem, że z każdą taką zrobioną rzeczą jesteśmy w opór lepsi w tworzeniu takich manualnych właśnie projektów. Widzimy, stary. Złotymi rączkami, będziemy, nie? We wszystkim dobrzy. Będziemy typkami, co wszystko potrafią zrobić, więc subskrybujcie po więcej takich projekcików, a ja teraz skoczę do basenu, tylko że trzeba będzie Łukasza. Ej, tak mi się nie chce, jest zimno. No. Gdyby było chociaż ciepło i czysta woda. No ale nigdy nie byłem w basenie. Dobra. Jak dla mnie to ty i tak, Ernest, jesteś za ciężki, żeby Łukasz wystarczył. A, jeszcze młot wziął, żeby się wziął młot. Może coś jeszcze ci przynieść, stary. Możesz stanąć, stary. Bardziej otarcie, żeby trzymać to stabilniej. Stary, masz. Tutaj, bardziej bez kroku. Zawsze jakaś dodatkowa waga, nie? Dobra. O nie! Bulno. I co, jak to? Myślę, że powinna być dłuższa, ale jest git. Jest git, no chyba. W ogóle cię nie podnosi? Weź tak mocniej trochę. O kurde. Co? Nic, to działa. O, no też mi to działa. Chyba. Nagrywasz na pewno? Nagrywam. Wyjdź gorzej. Słuchajcie ludzie, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał. Po więcej takich rzeczy to jest naprawdę epickie. Ale jest tak zimno. Pierwszy raz byłem w basenie. Jo, ej, zadziałało? Zadziałało i to jak? Co za sztos! Ja też chcę. Dawaj. Ej, stary. Tak lubisz. Raz? No. Nie, nie, w sensie kilka razy skacz. Kilka razy, no. Dwa, coraz wyżej, wyżej i jedź. Jeszcze? Nice! Dobra. Jak wrażenia? Fajne, gdyby było ciepło, nie? No. Ale wyskoczyłem jakoś? No, wyskoczyłeś. Dobra, ja idę. Nie mogę już, nie mogę już. Ale słuchajcie, pamiętajcie o tym, aby zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał. Lecimy po 300 tysięcy subskrypcji. Ja się z wami żegnam. Pojutrze o 19:00 kolejny filmik. Widzimy się. To było na tyle. Na razie.